Oglądamy, nie? Dajemy. It was the law forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Captain, we have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Więc niech zgadnę. Chodzi o morderstwo Adrianny Arkadii. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. No właśnie, co to ma wspólnego z nami? All right, Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne! So glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel, least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible. And drag them out of the shadows. Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolridge we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric. Could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Please, Lou. Sublight Underground is built on discretion. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give her the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? You want to antagonize me while I'm negotiating a contract? Because I promise you, I'll win. We can do this anytime you want. I'll even make an appointment. I'm sure your schedule's wide open. What with your product launch being indefinitely delayed due to unforeseen murder. All right, Cedric. If that's how you want to behave, I have no choice but to file an official reprimand on your permanent record. Oh, please do. I'd love an official reprimand from a failed executive. Could you do me a favor and have it laminated? Could we please stop this nonsense?
Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You're a talented diplomat. You know how to ask questions, and you have a gift for getting answers without resorting to violence. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. I hate to admit it, but I'm a little out of my depth here. I'm used to dealing with rowdy VIPs from Byzantium, not murder. Please, Captain, I'm asking you to help us. While you're pursuing your investigation, we'll make you a guest of honor at the Grand Colonial. Wpadnę, powyleguję się i zdecyduję. Trójka? I encourage you to consider this offer seriously. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. Bud Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. And even though they may not show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation. And if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Me? Worn out? Perish the notion. My days are filled with catering to the oh-so-reasonable requests of Mr. Ludovico and Mr. Kincannon. What's not to like? Your words, not mine. Please don't take my lack of disagreement as anything other than fatigue. I am a content, productive, and happy member of our society. The administrator oversees Rizzo's operations. Cedric runs the hotel and the spaceport. They're always at each other's throats. My life would be so much easier if they'd simply learn to work together. I'm pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Ada, powiedz nam coś o Eridanie. I, ale pierwszy też dobry. Eridanos is a hydrogen-helium gas giant, distinguished by a well-defined ring system. The Eridanos Atmospheric Complex is a system of land masses propelled through a thin layer of the upper atmosphere, where humans are potentially capable of surviving. There are several reasons why someone would hire your services. In descending order of likelihood, they are as follows. Desperation, confusion, mistaken identity, inebriation, and genuine faith in your abilities. lubię ją. Hello, hello, hello there. Hope your atmospheric entry wasn't too troublesome. As a guest of honor, you deserve the best in comfort. Sublight Salvage and Shipping Underground, or Slug, as we like to call ourselves, is delighted to welcome you to Eridanos. I'm the Grand Colonial Head, Bellhop. I'm here to grab your bags and direct you, the inspector, to the Grand Ballroom, which was the scene of the crime. I'll say. There's nary a soul here who wasn't a fan of hers in some respect. Just about everybody's shocked. Some people are inconsolable. Hell,
Even Black Hole Birdie, Helen's beau, has wandered off. Some folks think he had something to do with the murder, but I don't believe it. I still don't understand why anyone would have it in for Ms. Helen. The fans were very upset by the weak plot contrivances in her latest offering, though that hardly seems a worthy motive. Folks get heated when it comes to serials and their actors, I suppose. Not particularly. But I think some folks were jealous of her success, or otherwise viewed her as a threat. Reckon how she came about her fame didn't help. Why, she was a natural. People fell in love with her. She managed to wrangle up a following all on her own. She ended up about as famous and high-rung as your average VP, which rubbed a lot of Byzantines the wrong way. Actors ain't supposed to get preferential treatment. I imagine the admin briefed you about Helen's part in the Spectrum Brown unveiling. Too bad about the postponement. Not so terrible as Helen's murder, but still a crying shame. You bet it was. Rizzo's rented out the ballroom in the hotel just for the launch event. Reckoned it was gonna be a real swell affair. Rizzo's ain't unveiled the product since the debut of Spectrum Ultraviolet. Invisible to the naked eye, and as it happened, prone to causing massive internal bleeding. Anyway, I think I've held you up long enough. Once you're ready, head down to the lobby. The ballroom is just behind the elevators. Meanwhile, I'll grab your bags. You're making fun, right? Your luggage, belongings, kit, wherever you keep what you ain't wearing, you're still giving me a pretty blank look. Suppose it's none of my business, but do you just wear the same set of clothes all the time? Jeśli mam być zupełnie szczera, to zakładam to, co akurat udało mi się zedrzeć z trupa przeciwnika. Jedziemy. Well, reckon I can respect your candor, even if it scares me a smidge. Anyhow, I'll look for you in the grand ballroom later. Hope you can unravel this mystery, Inspector. Ale musimy ci zadać jeszcze kilka pytań. Fajnie, że nas przywitałeś w ogóle. Since Halcyon Helen's dead, I guess they're gonna have to find a new 8th wave star. You hear about any audition? Witam was serdecznie. No, powiedziałabym w pierwszym odcinku z dodatku. Troszeczkę był dziwny wstęp, dlatego że my w 23 odcinku tak naprawdę wdepnęliśmy w ten dodatek, tak przypadkowo troszeczkę. No, a to był polecany poziom tam ponad 30, chyba 32 z tego co pamiętam. Więc ja stąd się oddelegowałam i dzisiaj tu wracamy. Wracamy rozwiązać morderstwo. Oła? Adrianny? Arkadii. Na pewno poznajecie już to miejsce. Takie dość mocno... różowe. I almost can't imagine someone wretched enough to do such a thing. You don't think a dissident could be here, do you? Get a hold of yourself. The administrator would never allow someone as dangerous as a dissident here. Eridanos is safe. This is all just a terrible coincidence. Of course, you are absolutely right. I think the idea of a psychopath wandering among us is just making me nervous. No właśnie, także doszło do morderstwa sławnej aktorki. Do morderstwa doszło właśnie w tym hotelu Grand Colonial. No zaraz zobaczymy. Jak to będzie wszystko wyglądać? Jeszcze próbuję się tu rozejrzeć. To jest ciekawe. Chociaż... Czy nas tu jakieś zadanie? Czy nas tu to śledztwo? O proszę, nie wyślę? Najpewniej tak. Most z hotelu do stacji destylacji. Więc na pewno. Teraz pewnie przejścia nie ma. Ale możemy zerknąć. Oczywiście wszystko. Złodziejstwo. Poczekamy, może otrzymamy jakieś specjalne przywileje i będziemy mogli tutaj biegać.
bez obawy o to, że nas o coś oskarżą. O, tutaj nasz statek. Piękny. No dobrze. No to wejdźmy. No i właśnie, więc jako, że w... Jako, że wdepnęliśmy wcześniej w ten odcinek w to zadanie, no to musiałam wam dograć początek właśnie z tamtego odcinka, dlatego może było takie dziwne wrażenie i to, że się nie przywitałam. No, tak wyszło. Barbaty z nami i Max z nami. Nie wiem, jakoś chyba najlepiej lubię tą ekipę dwóch pierwszych bohaterów, których otrzymaliśmy. Bardzo ładne. No i oto jesteśmy. Ostatnia rola Adriany Arkadii. Wejdź do hotelu. I mamy tak, porozmawiać z posterunkową. Ale tak dla przypomnienia. Jeszcze. Jak to wyglądało? To jest to nasze zadanie. Co się czaje na Gorgonie za nami? Morderstwo na Erydanie. Taki jest oficjalny tytuł tego dodatku. Więc... teraz mamy porozmawiać z posterunkową. Dostań się na Erydan, no to już za nami. Porozmawiaj z bojem hotelowym. Dość ciekawa rozmowa się z nim wywiązała. No i teraz jesteśmy już na terenie hotelu, więc potrzebna nam jeszcze do szczęścia posterunkowa. So much opulence, while most of Halcyon suffers. No, stąd też inny wygląd naszych bohaterów, prawda? Oj, ta muzyczka, taka przyjemna bardzo. Why is the lounge closed? I wanted brunch. No, no tak, prawda? Problemy tutaj zamożnej części społeczeństwa. With Halcyon Helen gone, does that mean Spencer Woolrich will get all her roles? I certainly hope not. That man doesn't even act as well as I do. Okay. I'll bet you 10 bits this is all just some sort of publicity stunt. Mm-hmm. The murder has inflicted severe emotional trauma on me. I demand a room upgrade. Prawda? Królowa dysydentów, rozdział drugi. Ciekawe, czy znajdziemy pierwszy. Tak, ale zobaczmy tę dwójkę. Adrianna Arkadia kontra ślimakoludzie. Przedzierając się przez chmary czekających na nich bandytów i wrogich automaszyn, Adrianna Arkadia i olimpijska Opal dotarły do bram kryjówki dysydentów. Dobra z ciebie partnerka, dużo lepsza od mojego poprzedniego partnera, powiedziała Adrianna. Ale ci dranie są groźniejsi od zwykłych anarchistów. Większość to byli naukowcy, którzy uciekli z korporacji, kradnąc technologię do własnych niecnych celów. Widziałam stworzone przez nich monstra. Byle kto sobie z nimi nie poradzi. Lepiej wracaj do pracy tam, gdzie jesteś potrzebna. Wiem, że moja praca była wartościowa, rzekła Opal, ale cieszę się z awansu. To zaszczyt pomagać ci oczyszczać galaktykę z elementu zagrażającemu produktywności kolonii. Jestem pewien, że wspólnie będziemy eliminować wrogów Rady z dwukrotną skutecznością. Zamiast odpowiedzieć, Adrianna uciszyła partnerkę, widząc, że bramy kryjówki dysydentów nie były już zamknięte. Ktoś lub coś je otworzył. No i tak, tutaj mamy... tam coś nie wyszło w tłumaczeniu chyba. Terminal meldunkowy. Uzyskaj klucz do apartamentu. Pokój jeszcze nie jest gotowy. No dobrze, to lecimy. A ty coś powiesz? Jakie śmieszne bereciki mają, co? Oho. Black Hole Bertie's disappeared, you know. That poor fellow must be inconsolable. Bertie, czarna dziura. Oh, thank the law. Inspector, you don't know how relieved I am to see you.
Constable Maria Keene. It's good to meet you in person, Inspector. Dr. Goodnight. Ecstatic to make your various acquaintances and so on. Are we finished with the pleasantries? There's something I'm excited to show you. What body? Oh, that. Goodness, no. This is far more interesting than Halcyon Helen's rapidly cooling corpse. Our coroner has developed a device which may prove useful in your investigation. Our office has instructed her to hand it over to you. Our office has instructed her to hand it over to you. Oh, please. You make it sound as if I'm turning over stolen goods. Behold, my discrepancy amplifier. Hold it in your hands. Feel the way it hums with ontological potential. Okej. Tak, szone sobie tutaj trochę grają na nerwach. No i co, jako że jesteśmy wykształceni, możemy wybrać opcję drugą. Ciekawe, zgaduję, że urządzenie wykorzystuje analizę deterministyczną. Albo, jako że jesteśmy biegli w broni długiej i inżynierii, wygląda na lunetę z przymocowanym komputerem. A w Falloutie, słuchajcie. W Falloutie, jak on się nazywał? Pip-Boy? Coś takiego. Ale luneta? Nieźle, a jak włączyć tryb zabijania? Nauki ścisłe, czy broń długa i inżynieria? Doktor chyba będzie wolała dwójeczkę, nauki ścisłe. You're rather sharp in your upper story. I can see why you're the inspector. The discrepancy amplifier uses a deterministic model of our universe to detect the discrepancy between what should be and what actually is. Then it renders any discrepancies visible by using the power of magnification. That sounds strangely like scientism. Expecting the doctrine of the OSI to have any bearing on reality is quite an assumption. Oh, goodness, no. I don't care for OSI doctrine. I just enjoy their math. Ja nie wiem, jak on to tu w ogóle wtrącił. W każdym razie przypomina mi się też ostatnia seria na kanale, czyli Nobody Wants to Die. Zobaczymy, jak to tutaj się potoczy. Kłam dzięki. Czyli szkło powiększając. Yes. It's a magnifying glass, but an extraordinarily powerful one. It looks through the glass of reality itself. I'm contractually prohibited from endorsing off-brand technology, but I'll bend that rule just this once. You'll want to peer into the amplifier and examine the crime scene. No i proszę. Amplifikator rozbieżności. No dobrze, czyli przechodzimy sobie do ekwipunku. Możemy? Nie możemy? Możemy. Tylko gdzie my tu broń dostaliśmy? No, czyli tę broń. Okej, to taka tam naukowa. Tylko gdzie ją wsadzić? Tu ją wsadzimy, no. Niech będzie. Na skanowanie Erydanu pod kątem śladów. By schwytać zabójcę Adrianny, będziesz musiała użyć lunety amplifikatora rozbieżności, odkrywając ślady, których nie sposób dostrzec gołym okiem. Gdy odnajdziesz trop, skieruj urządzenie bezpośrednio w to miejsce, przybliż obraz lunetu i wciśnij przycisk interakcji, by przeprowadzić analizę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czekajcie, co? Well done. We're still alive. A ani trochę. Timeline discrepancy detected nearby. Trochę się boję teraz. Tak uszywa. Tak. Chyba wiemy. Przecież nie jestem pewna. Ale... jak ja mam tu zrobić? Czemu to w nią strzeliło? Searching for clues, are we, Captain? No. Najpierw mam przybliżyć. The discrepancy amplifier is now operational. Greetings, designated inspector and/or unauthorized larcenist. This unit has detected a discrepancy related to Halcyon Helen. Unscheduled expiration of. Begin amplification. Kurwa, to akurat był dobry tekst, patrząc na to, co przed chwilą się stało.
Widzę, że jesteś wyposażony w modularny system analityczny. Co jeszcze potrafisz? The discrepancy amplifier has been programmed with advanced speech recognition, scientific analysis, and deterministic calculus protocols. Oh, you'll love this. Amplifier, tell the inspector about your features. Please do not interrupt the discrepancy amplifier. The discrepancy amplifier is programmed to take instruction from its registered or designated inspector. How curious. I must have set its impertinence levels to flagrant. This unit's features include an automated personality simulator. This unit has been programmed to simulate joy and satisfaction in assisting you. Okej, no dobra, gadający Pip-Boy. Kto by czytał instrukcję, prawda? A była, napisana, głośno przeczytałam. O nie. Okej. No dobrze, zaczynamy. Opowiedz mi o znalezionej rozbieżności. This footprint stands out from the normally spotless floor of the grand ballroom. Typically, the ballroom is cleaned twice daily, which means this must have been made by either Helen or her assailant or assailants. Co to znaczy posmakuj ziemi? Kusi mnie to. Communing with nature in your own distinct way, I see. Okay. Ziemia ma ziemisty smak z domieszką drewna i owoc. Footprint is a tailor-made 8.75, suggesting that its owner was very particular about their shoe size. It is also the exact size that Halcyon Helen typically prefers. There are traces of dirt throughout the footprint. Czyli co? To by wskazywało na to, że to są jednak jej odciski butów. A możesz przeanalizować ziemię? The dirt carries traces of fertilizer, as well as the faint signs of crushed purpleberries and grass. Grass, fertilizer, and purpleberries can all be found in the purpleberry orchards, located not far from the Grand Colonio. This deduction appears sound. Good work, Inspector. I had a feeling we'd make some progress once we brought you onto the case. You'll need Administrator Ludovico to grant you access to the orchards. Contact him through the secure access terminal in your penthouse suite. Check in with the concierge. Your room should be ready by now. If it isn't, I may have to go shake someone by the collar. No dobrze, czyli teraz będziemy mieli dostęp do pokoju. Pamiętać najpierw prawy, potem lewy. Nigdy najpierw lewy. No i to by było to na tyle. Nie mogę sobie tutaj nigdzie, gdzie sama bym chciała. No nie. Okej. Okay. No nie mogę. No trudno. Będziemy sobie teraz z taką lupą chodzić. To lecimy. Zobaczymy nasz pokój. I knew I should have gotten her autograph when I had the chance. It seems death is just another form of entertainment around here. No, jak zwykle, gapię, prawda? No dobra, no dobrze, biegniemy. No, nie byliśmy tu wcześniej. A, czyli to nawet nie jest do zbierania, tylko przeczytaj i tyle. Uzyskaj klucz do apartamentu. Mamy. Z kimś jeszcze chyba... Timeline discrepancy detected nearby. Oh. Got it. Inside voices. Nikt nie widzi. Zaraz zobaczymy, co on tu odkrył ciekawego. Oderwana głowa. No dobra, jakiegoś burbasz 2000. Bo czy nie widzisz, szalony barbarzu, że Arkadia jest tylko jaskinią dysydentów i tylko dzięki czujności naszych obywateli zdołamy ich wszystkich wyłapać? Dlatego zgłaszajcie wszelkie podejrzane zachowania swoim lokalnym posterunkom. Co on tu widzi? O, proszę. O! An industrial grade laxative has been added to the liquor in these bottles. I to wszystko? Thank you.
Wygląda na to, że tak. A ty? Nie. No dobrze. I oderwana głowa. Coś tu jest nie tak. Pytanie, czy mieliśmy to zauważyć już teraz? Może i nie, ale... No co najwyżej do tego dojdziemy. Dobra. To będziemy mieli tu gdzieś pokoik. Hello there, my inordinately esteemed guest. If my hello were any more earnest, this loudspeaker would explode. What authorized floor can I bring you to? Proszę bardzo, czyli tak, mamy nasz apartament, będzie jeszcze piętro gości VIP. No to apartament. Next stop, the finest seat in the house. Jak zwykle, oczywiście. No i proszę, ej. Nieźle. Jak wam się to podoba? A ty jesteś kto? Ellie! Ej, wszyscy tutaj są. I sam stoi za barem. Ale jazda. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Halcyon Helen was more than a character. She was a brand. Her death will now be associated with Rizzo's Spectrum Brown. You understand why that worries me. Weźmy ostatnie. Stop. Please warn me before you provide me with unsolicited ideas. There are waivers you need to sign. Back to the matter at hand. Tell me about your investigation. No dobrze. Perswazja. Ja wpadłam na trop, nie mogę wytłumaczyć po co, ale potrzebuję dostępu do sadów. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more confident in this arrangement. Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both. I dlatego zamyka inspektorowi drzwi przed nosem? Nie, to w ogóle nie jest podejrzane. Będę o tym pamiętać. Nie potrafisz zapanować nad swoimi ludźmi. Weźmy jedynkę. You have a lead to chase. Law speed, inspector. No dobrze. Czyli mamy ten dostęp, który mieliśmy poprosić. Patrzcie, jakie tu się śledztwo będzie działo. Ekstra. Mamy swój warsztat. Wszystko tu mamy tak naprawdę. Czego potrzebujemy? Kaseta nabity. To by było chyba na tyle. Co? Zapalniczkę jeszcze jako śmieci sobie zabierzemy. I co my tu mamy? Możemy pogadać z Felixem. Ktoś tu zdjęcia na pocztówki robi? So this is what a clean room smells like. Okej. Felix. Ach, co ty na to? Do you think it's strange that I kinda miss Ada? O proszę, już tak szybko dopiero co tu zeszłaś. You think they'd object to me setting up a tanning station here? Sam zaraz posprzątam, więc chyba nie. Jeszcze bym chciała pogadać z Maxem, ale go tu nie widzę. Możliwe, że kości się gdzieś na dole. Pigsty! Slovenly! These premises are unsuitably disordered. Naprawdę? No dobra, może na tym tutaj barowym stole, blacie. Może troszeczkę? A co my tu mamy? O kurczę! Ej, no tu to i owszem. Timeline discrepancy detected nearby. Wiecie, to bip bip bip, to nie wiem kto to nagrał, ale jest wyśmienite. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun.
the Needler. The weapon was recently removed. Czyli... Co tu się dzieje? Adreno. Eliksiry. Teraz nie wiem, za co mam się wziąć. Mamy łazienki. I teraz tak. Bo tu... Ktoś nam coś nagrał. Helen, where did we go wrong? Oh, Lo, I'm so sorry. That didn't mean for... Helen, I love you. I love you so much. No właśnie, i tego misia nie ma. Wygląda na to, że byli parą, a on w nagraniu stwierdza, że nie chciał i tak bardzo mu przykro i tak bardzo ją kocha. Zobaczymy. Bo tak dali nam to od razu na tacę. Pewnie się nasze domysły okażą się nieprawdą. Biuletyny informacyjne dla gości. Wiadomości, zobaczmy. Twoje bezpieczeństwo jest naszą odpowiedzialnością. Z uwagi na niedawne niefortunne wydarzenia dotyczące śmierci uwielbianej ikony kultury, obsługa hotelu Grand Colonial podwoiła liczbę ochroniarzy za niewielką dopłatą. Dopłata nie podlega zwrotowi. Grand Colonial nie ponosi odpowiedzialności za śmierć lub utratę kończyn poza terenem hotelu. Pewnie już się zabezpieczyli, jeszcze kazali za to zapłacić. No dobrze, co my tu mamy? Od administratora Ludovico do Bellamy i Ruf. Wyrazy wdzięczności. Panno Arkadio, dziękuję, że zdecydowała się pani przeprowadzić swoją następną kampanię marketingową w kompleksie atmosferycznym Erydanu. Stając się twarzą brązowej prówki, dołącza pani do rewolucji na rynku napojów wyskokowych, a wręcz na całej scenie kulturalnej Arkadii. Wspólnie zmienimy oblicze tego świata. Z poważaniem, Ludovico. O, znajdź prorokinię produktywności. Od produktywności prorokini. Do tych samych babek? Temat wyrazy rozczarowania. Adrianno, nie rozumiem, dlaczego nie możemy zostać przyjaciółkami. Czyż nie jesteśmy dwiema gałęziami tego samego drzewa uprzywilejowania? Ty przyciągasz widzów swoim kunsztownym aktorstwem na falach eterówki, a ja przyciągam uwagę prezesów korporacji. Obie jesteśmy ikonami współczesnej kulturosfery i naszym zadaniem jest świecić ludziom przykładem. Jestem rozczarowana, iż pozwoliłaś sobie oczernić moje seminaria, zarówno publicznie, jak i oficjalnie. Szczególnie ubodła mnie twoja ocena mojego najnowszego seminarium pod tytułem Strzał w dziesiątkę. Jak motywować pracowników przy użyciu starożytnej broni? Nazwałaś je, i tu cytuję, bezsensownym pomnikiem próżności upartej jak osioł komediantki. Taka obraza jest jak rzucona rękawica. Spodziewaj się korespondencji od moich osobistych audytorów. Z poważaniem. Produktywności. Pieniądze szczęścia nie dają oraz inne kłamstwa, którymi się karmimy. Nowe seminarium prorokini produktywności. Już wkrótce. I co my tu mamy jeszcze? Od Kinkanon i Sylika. Również do Bellamy i Ruf. Darmowa rada. Panno Bellamy, jest pani utalentowaną aktorką. Bardzo podoba mi się pani dotychczasowy dorobek artystyczny. Szczególnie ciepło wspominam pani rolę w Grozie na Monarku. Ludovico nie przepada za serialami. Może dlatego nigdy nie domyśla się, że ktoś z nim pogrywa. Do tej pory myśli, że przyleciała pani promować brązową perówkę. Zmyliła go pani swoją grą. Sądzę, że domyślam się, co pani zamierza. To wielce rozczarowujące, kiedy widz jest kilka kroków przed rozwojem fabuły. Wszystkiego dobrego, Cedric. O kurczę. Czyżby
nasza Adrianna miała coś innego w planach. Plus zadarła z prorokinią. No, zobaczymy. No to nam się tutaj historia zagęszcza. No co to wygląda tak? Jakby, jak on się nazywał? Kurczę, podnieśliśmy to. Jakby ten jej chłoptaś uciekał stąd w popłochu. I co, nic tu nie ma. Gdzie tego Maxa zgubiliśmy? Przecież był tu na górze. A teraz go nie widzę? Felix. Sam. Nasza Parvati. Nasza Nioka. A Max co? Gdzie się Max pudzio? Za drzwiami? Nie wszedł? O co tu chodzi? Ach, tam stoi. Ślepe dzieci. Co on tu podziwia? Eridanos is a technological marvel, and they use it as a tourist destination to sell sweets and alcohol. To akurat pewnie trafne spostrzeżenie. No to wychodzimy. Hi there, Inspector. It might be a little beyond my job description to ask, but at my heart I'm still a bellhop. Was the sweet to your liking? No i co powiemy? No wygląda nieźle. No dobrze, weźmy jedyneczkę. Good, I'm glad. Now, I'd love to bring you to a floor of your choosing. No dobrze, czyli co? Opuszczamy hotel w takim wypadku. I z naszymi towarzyszami, bo my chyba musimy iść do sadu, do ogrodu. Coś w ten deseń. Dobra, zrobi pip pip. Aż tam sady jagodowe, ale jaki kawał drogi. No to jeszcze przejdźmy się tam. Albo... Be thankful the whole place doesn't smell this bad. It's surprising this pool is the only thing in such a state around here, considering how the elite usually comport themselves. Aha, ja tam mam się wejść wykąpać? Ciekawe, czy to jest tak, że oni nas prowadzą... No troszeczkę liniowo i my będziemy odkrywać wszystkie te anomalia jakieś. Czy my musimy troszeczkę sami sobie tutaj gdzieś pochodzić i pokombinować i się dowiedzieć czegoś więcej, żeby dotrzeć do prawdy? Timeline discrepancy detected nearby. Beep, beep, beep. Analysis reveals the chemical signature of this compound is 80% semblant of fertilizer used in the purpleberry orchards. Oh. The other 20% is semblant of pool water. Czyli 80% nawozu. A sudden death knockout court? Surprised the Byzantines fancy this. We played it on a rudimentary court in prison. Sudden death being more literal than euphemistic. Uroczo. Co my tu mamy? Notatka dotycząca boisk nokautowych do wszystkich gości. Kierownictwo bardzo prosi o nieużywanie sprzętu do ciepła na boiskach nokautowych do gry na zasadach nagłej śmierci. Goście korzystający z boiska nie podpisali zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu śmierci i rozczłonkowania przez sprzęt inny niż rakiety nokautowe. Wszelkie krwotoki, uszkodzenia lub zagrażające życiu wstrząśnienia mózgu wyrządzone kijem do ciepła będą skutkować wysokimi grzywnami. Gościom spragnionym ciepowej rozgrywki kierownictwo zaleca wizytę w apartamencie strażników Rydco na drugim piętrze dla gości VIP. O! Popś nie ponosi odpowiedzialności za gości pobitych na śmierć przez strażników podczas gry. Okej, okay. I tu mamy, proszę bardzo, co? Mistrzowski kij do ciepła. Moglibyśmy dać Felixowi, strasznie by się ucieszył, mu to jego działka, prawda? I teraz tak, co my tu mamy? Tu byśmy... Tam jest w ogóle... Widzę drabinka. To już mnie interesuje. Ale my będziemy za moment musieli tutaj...
wsiąść, pozwiedzać okolice. Czy tu coś będzie dla dosiekliwych gości? No niestety, wygląda na to, że nic z tego. Ciekawe, co jeszcze będzie z tej drugiej strony. Jak już tu sobie tu ptamy, to tak myślę, że podejdziemy. Może nam się odblokuje lokacja i potem będziemy mogli wrócić do niej jakoś szybciej. Nie? Most z hotelu do portu kosmicznego. I to jest zamknięte dla nas na ten moment, to wiemy. No dobrze, ale nas interesuje... Interesują sady. Tak. Wiem, że tam są sady. Ale to już widziałam to, prawda? I tu można wejść na górę. A tu co mamy ciekawego? O, o, tam coś jest, widzieliście? A tu mamy, co? Odkryto pokład automaszynowy. Tu się nic nie święci. Tu chyba nikogo nie ma, to nas nie zauważą. Prawda? No i elegancko. Mamy co chcieliśmy i... Patrzcie na to, co to jest? Jakiś balon pogodowy? Ale taki duży? Nie. Co? Jakie potwory z rezerwatu? O kurczę. To są te... Dobra, to są te raptidony plujące. Mam nadzieję, że pomogliśmy. Chyba trochę, nie? Nature will out, regardless of man's feeble attempts at control. To jest droga dokąd? Co to jest? Kilogram śmieci. No śmierci. O! O! O proszę. Ale to jest tak, martwe oko 2 mamy taki. Wytrych. Mamy tu jakiś notatnik. Tylko nie wiem, czy nie przyszłam tu za wcześnie. Notatka z punktu kontroli bezpieczeństwa w rezerwacie eksploatacji przyrodniczej. Evan. Pamiętaj, gramy wieczorem w karty. Jak nie przyjdziesz, poszczuje cię Raptidonem. Żartuję, ale nie zapomnij, dobra? Musimy pomóc mi ograć B. Babka cały tydzień każe mi pisać dla niej raporty. Budynek zakładu botanicznego, karty, dziś wieczorem. Fritz. Nie no, szkoda. Chociaż nie, poczekajcie, bo ja teraz nie wyjdę, prawda? W sumie mogłam zdobyć punkty, ale... No hej. No i co? Tutaj mamy... Jednostkę sama. Opalarnie. Właśnie. Coś słyszałam dziwnego. O! A tu może później. Dobrze, bo my powinniśmy iść w innym kierunku. A nie. Jeszcze tak mnie zastanawia, czy czegoś tutaj nie pominęłam. Ale chyba nie, co? A tu? Nie wiem, czy przez ściany to łapie. Ale będzie zabawa. Tylko to... Chociaż chciałam powiedzieć, że to będzie w tym... wielkim hotelu, a tu się okazuje, że jeszcze mamy kupę ścieżek pobocznych.
Pyk. No, ale szybką podróż mamy odblokowaną. Jaka kwarantanna? Jest taka gierka, gdzie dołączacie wyspy właśnie w ten sposób do siebie za pomocą mostów. Kurczę, wyleciała mi nazwa z głowy. Wejdziemy na górę. Co to było? Jakieś... Coś tu jest w środku. No właśnie, co... Aha. No to chyba nie jeden. Tu można zejść. Ale tu ma mały zasięg. Udostał. A kto tu? A kto tu i co to tu się dzieje? On żyje cały czas. Ospany. Ale jajka, ta broń nie jest najlepsza. Czekajcie, a Max jest gdzie? Mam wrażenie, że ich sama ubiją, tych swoich kompanów. Oni dostali obrażenia od tej mojej broni. Nie, tam kanidy. Dobra. A? Czyli co? Czy to byli maruderzy? Tak swoją drogą. Zaraz zerknę. Ogniwo energetyczne. Do środka się nie dostaniemy, prawda? Nie. Jakieś takie dziwne boksy. A to kto to? Danvers, make me report number 27. No sign of trouble, but I'm on the lookout. It's out there? I'll find it. Wait, I think I see someone. Approaching now. Excuse me, sir or madam. I require your participation in my nightly security report. Patrzcie, tu się ktoś krył chyba. Przez jakiś dłuższy czas. Proszę bardzo. Kurczę. Czy mamy... Nie mamy żadnych punktów. Będzie trzeba w otwieranie zamków dać, bo mamy za mało. Ciekawe, kto tu siedział. No i znalazł. Kurczę, i go ubili, no. O, no to jakieś ptaki łapał. Silniki, żeby... Żeby wyspy się nie rozjeżdżały za mocno. Driftland. Tak to chyba się nazywało. Właśnie. Taka fajna, przyjemna giera. Odprężające, gdybyście chcieli. No dobrze, to co? To by było na tyle. O! Bawi mnie to trochę. The garb on this security guard identifies him as a member of the Rizzo's Corporation. His rank would have been that of G.
Jawbreaker or higher, this security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict with Marauders. No i co my znaleźliśmy? Płatki fiagodowe, znajdujesz trzy bity i w połowie zjedzone fiagodowe płatki Ritzą. Przynajmniej odszedł z tego świata szczęśliwy. Death removes that which we worked so hard to create in life, a shell to protect us from pain. But it is this shell, this self, that is the cause of all our suffering. He is now free. Gdybym wybrała opcję drugą, mogliśmy tego kazania ominąć, prawda? Przecież miałeś... Nie wiem, źle zrobiliśmy, że poszliśmy na tę halucynację. Poważnie mówię. Weźmy Majsterkowicza. Nie, weźmy modyfikację. Właśnie, bo my tu dostaliśmy jakiś fajny strój z tego, co pamiętam. Ale to nie był strój budowlany. Ten nosimy, ale mamy coś jeszcze innego. Dobrze, to ja na razie nie będę tego modyfikować, bo to oczywiście, no, kosztuje nas kasę. Tutaj mamy 14 tysięcy. Niemniej jednak, gdybym chciała te stroje zamienić, dodać ulepszenia do tej drugiej, bo ona fajnie wypadała w Adreno. Czas podniosłam tym bardziej. No to Timeline discrepancy detected nearby. Czekajcie, no to jest najlepsze z tego wszystkiego. Ale nie mówi już drugi raz, jaka szkoda. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Jest Adrena czas, no to są i Maruderzy, prawda? Już teraz wiemy, jaka była ich geneza. Kurczę, tamten dodatek to był jednak taki, no, niesympatyczny. Mocno. Bip, bip, bip. To widzę takie, chyba będzie troszeczkę bardziej lightowe. O, takie skrzynie są najlepsze. No i on. Tylko teraz tak, jak podniosę jeszcze ten karabinek, to nie będę przeciążona? Aż dziwne. Czekajcie, rozmontujmy coś. Z czego? I tak nie korzystamy. To nie jest fajne. No właśnie. Aha, bo my mamy 39 mieliśmy. No dobra, to nie jest tak źle. Timeline discrepancy detected nearby. Czyli trzeba odejść na dłuższy moment, zobaczcie. Adrena czas? Oczywiście. This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. No i co? I to wszystko teraz tak nabiera ten sens, sensu więcej ten świat, kiedy znamy takie niuanse. Albo opcjonalnie karta magnetyczna do terminalu konserwacji kompleksu łącznikowego. No teraz tak, tu mamy jeszcze jakiś budyneczek. Timeline discrepancy detected nearby. Gdzie? Albo w środku. Nie w środku. Gdzieś to jest w pobliżu, tak naprawdę. Chyba nie chcemy. Gdzieś to musi być. Teraz się oddalam. Jest tu jakieś wejście na górę?
Adrena, czas. Adreno. Adreno. No, dawaj. Patrzcie. Ale jak my mamy się dostać na górę? Timeline discrepancy detected nearby. Hey, crew C. It's Amelia. Evan must have gotten into the spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Wow! He's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. No nie wiem, chyba nie. Bo powinnam to zrobić w ten sposób. Pyk, pyk, pyk. Sięgniesz? Nie sięgniesz jednak. Aha, da się jednak. Timeline discrepancy detected nearby. Cóż to za bronika? Topór wstrząsowy. This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Pytanie, czy warto było? Czyli co, chcecie mi powiedzieć, że teraz ta część tutaj mapy, ta wysepka, będzie opanowana przez maruderów? Zryta ziemia. Patrzcie, ile tutaj jest wynaturzeń jakichś. Nie, tu mamy Sydney'a. No dobrze. To teraz tak, tu sobie leży, więc jest nasze. Tu co mamy? Hathaway. A ten? Mojano. 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 No dobrze, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze nie wiem, co myśleć o tym dodatku. Zobaczymy, przekonamy się. Może akurat jakiś fajny będzie plot twist? Zobaczymy. W każdym razie bawimy się w detektywa. Ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek i oczywiście zapraszam was na kolejny. Do tego czasu trzymajcie się. Hej, hej!